Szanowni Państwo Radni, otwieram 21. sesję Rady Miejskiej w Przemyślu. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest obecnych 15 radnych, czyli że jest wymagane kworum. Kworum wynosi 12 państwa radnych. W związku z tym możemy procedować nasze obrady. 16 radnych. Przechodzimy do porządku drugiego naszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, projekt numer 32/2016. Projekt ten został wywołany przez przewodniczącego rady w związku z wnioskiem wojewody podkarpackiego w tejże sprawie, czyli prośba wojewody podkarpackiego o wyrażenie przez Radę Miejską zgody na odwołanie pani radnej Grażyny Stojak z funkcji podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. W tym punkcie otwieram dyskusję. Czy są jakieś zgłoszenia? Proszę bardzo, pan radny Ryszard Kulej. Dzisiaj bez tej zdawkowej formułki na początku, bo myślę, że okoliczności i czas ku temu nie sprzyjają, żeby w taki sposób zaczynać swoje wystąpienie. Proszę Państwa, i od razu do meritum sprawy. Dlaczego się dzisiaj spotykamy i skąd tak frekwencja nierówna po przeciwnych stronach tego stołu? To już chyba samo przez się daje do myślenia. Wprawdzie pani przewodnicząca przed chwilą powiedziała mi tutaj o pewnych zdarzeniach i o pewnych rzeczach, które miały miejsce w ostatniej chwili. Dzisiaj możemy się dowiedzieć, zgadzę, że również i powstała dodatkowa formuła funkcjonowania Straży Miejskiej. Straż Miejska tu zajęła się dostarczaniem korespondencji. Będziemy próbowali dochodzić, na jakiej to jest podstawie i myślę, że to jest też również przyczynek do tego, żeby podyskutować na temat przyszłości tegoż organu na terenie naszego miasta. Ale teraz jeszcze dodatkowe informacje. Otóż, proszę Państwa, coś się zmieniło od naszego ostatniego czwartku. Powszechnie jest znane, w pewnym momencie zabrakło kworum na sali. Został wyznaczony termin sesji na dzień 21 marca i to wszem i wobec zostało przekazane również i tym, którzy w tym momencie nie uczestniczyli na sali posiedzeń. Dzisiaj dowiadujemy się i po tygodniu czasu i ten termin został wyznaczony na 21. Dzisiaj dowiadujemy się, czy kilka dni temu, że jest sesja nadzwyczajna. Do końca nie wiem, czy to, co pani powiedziała, pani przewodnicząca, jest wystarczające do tego, żebyśmy mogli się obradować, ale to myślę, że już prawnicy tym się zajmą i nie mnie o tym rozsądzać. Ale pytanie rodzi się samo. To, co się stało takiego, że nie kontynuujemy sesji przerwanej 21, tylko jest to dzisiaj. Czyżby zaszły jakieś okoliczności prawne, o których państwo żeście wtedy nie wiedzieli, a później po kilku dniach nabraliście to przekonanie i w związku z tym takie działanie, powiem nerwowe działanie, no ale to też zostawcie sobie do rozstrzygnięcia. Ta sesja będzie zapamiętana na pewno. Otóż łapiemy pewną dobrą zasadę, pewien precedens, to co uchwaliliśmy, czy na co umówiliśmy się jeszcze kilkanaście lat temu, bodajże w 2002 czy 2003 roku, że na tej sali radni niezależnie od opcji, niezależnie od swoich poglądów politycznych korzeni, nie będą sobie wzajemnie wyrażać krzywdy, że pracujemy na tej sali dla dobra miasta i wszystko to, co obok, sprawy zawodowe i inne, pozostają na boku. Również wielką politykę. Umówiliśmy się, że ona gdzieś tam na obrzeżach stolicy naszego województwa zostaje, nie jest przenoszona na salę samorządową, na salę tutaj naszych posiedzeń. I to było, i to się sprawdzało przez tyle lat. Były różnie czynione próby, jakoś wszystkim samorządom udawało się przed tym obronić. Wszystkim kadencjom, wszystkim naszym kolegom, również i nam, tym już siedzącym tutaj od pewnego czasu. Pod tym względem byliśmy niezłomni
i wiarygodniej. Można było w sumie na siebie wzajemnie liczyć. Dzisiaj robimy wyłom i oby nie stało się to precedensem do tego, że tak się będzie już teraz czyniło bardzo łatwo. Jeżeli raz zbudziłeś, jeżeli raz w jakiś sposób się sprzeniewierzysz swoim zasadom, to tym łatwiej o recydywę. Widzę i przyznam, że jestem zaskoczony, bo ja już i na tej sali mówiłem tutaj, że wielkim problemem tej Rady Pracy Komisji Merytorycznych jest kworum. Tak się składa, że już bardzo często na komisjach to właśnie moja skromna osoba zapewniała to kworum i mogliśmy obradować. Po raz kolejny powiem, i w tej kadencji, w poprzednich nie opuściłem nigdy ani sesji, ani żadnej z komisji. Państwu się to nie zdarza, ale dziś jesteście jak na zawołanie. No właśnie to. Skrzyknięci, karnie przyprowadzeni tutaj niejako na wezwanie i przyszliście wszyscy. Przyznam się, że jak zobaczyłem w internecie, kto się podpisał pod tym wnioskiem, to zwątpiłem we wszystko. To dzisiaj tu jest i kto za chwilę podniesie rękę, bo będziecie nad tym głosować. Być może nawet podzieliliście głosy między sobą, być może będą głosy przeciwne, ale to zostało policzone. Najważniejsze jest kworum, żeby można było obradować, prawda? Może się nawet później będziecie, co niektórzy tłumaczyć, że tu zachowałem się honorowo, wstrzymałem się od głosu. A siedzi tutaj kwiat na tej sali. Społeczeństwo was obdarzyło pewnym zaufaniem. Wychowawcy młodzieży. Panie przewodniczący, obecnie. Czas. Czym mówię czas? To w imieniu klubu, za chwilę przyjdę jako radny, a później drugi. A więc pani być może, że mnie dopuści, albo będę trzy razy tutaj podchodził. Proszę to do własnej rozwagi, chyba że chcemy tą sesję, bo widziałem, że chętnych nie Panie ma za dużo. Panie przewodniczący, ale obrady sesji prowadzi rady. Prowadzi przewodniczący zgodnie ze statutem. Ja tylko przypominam. Bardzo proszę, a więc proszę mi, jest to wystąpienie klubowe i później mam, i proszę mnie z tego czasu. Jeśli to jest wystąpienie klubowe, to tak. Dziękuję za tą informację, bo to jej nie miałam. To jest wystąpienie klubowe, jak widać klub jest bardzo liczny, dzisiaj przeze mnie reprezentowany, więc to jest wystąpienie klubowe. I proszę państwa, siedzi kwiat, istna arystokracja. Nauczyciele, wychowawcy, ludzie z tytułami, ludzie noszący na co dzień mundur. Szlachta obecnego czasu. Szlachtectwo do czegoś zobowiązuje. Zobaczymy, jak to zostanie, jak to się dzisiaj spełni. We własnym sumieniu rozstrzygnijcie to, co będziecie robić. Bo absurdalne jest to uzasadnienie, które znalazło się w projekcie tejże uchwały. Że otóż ten wniosek jest zasadny, ponieważ to nijak się ma do sprawowania mandatu radnego. A więc wytłumaczmy sobie raz, jeszcze raz. Ten quasi immunitet, który nas w jakiś sposób chroni, właśnie działa w ten sposób, aby radnemu nie działa się krzywda gdzieś tam w jego pracy zawodowej. Bo żadne z wystąpień tutaj nie jest takie, które nikt nie nawrzuca tutaj swojemu szefowi, bo takich wystąpień nie ma. Czyli w ten sposób tłumacząc, jak brzmi to wasze uzasadnienie, waszego wniosku, to w zasadzie od dzisiaj będzie można każdego usunąć, ponieważ to nie koliduje z obowiązkami radnymi. No przecież to jest kuriozum. Oczywiście, wszystko można napisać i tam, gdzie można nagiąć prawo, proszę państwa, zostaje jeszcze sumienie. Naginacie to prawo i myśl być może, że dzisiaj z literą prawa bardzo przez małe P pisanej jeszcze można uczynić to, co za chwilę się stanie. Przykro jest, tak? Nie wiem, jakie następne będą wnioski w następnych tygodniach, być może można się tego domyślać. Proponuję, żebyście nie szli tą drogą, bo do niczego nie dojdziemy. Tak nie powinno się postępować. My się umawiamy jeszcze na 3 lata pracy. Szkoda, mówię to do wychowawców. Patrzą dzisiaj, być może, w oko kamery. Nie wiem, ilu mówców się jeszcze po mnie zgłosi. Być może są tacy odważni. Jeżeli będą, to chętnie polemizujemy. Ale popatrzą na was wasi byli wychowankowie, może wasi obecni. Powiedzcie dlaczego. Tyle mówicie o honorze, o dobrym zachowaniu, o dawaniu przykładu. Zwolnienie z pracy swojej koleżanki to jest ten przykład. Jeszcze przez 3 lata będziecie musieli spoglądać jej w oczy. No chyba, że będą wybory samorządowe, o czym się mówi w jesieni tego roku. To parę miesięcy. Ale to się nie da przez 3 lata tutaj spoglądać pod stół i nie popatrzeć koleżance w oczy. Tak ciężko będzie współpracować.
Panie przewodniczący, prosimy. I teraz właśnie kończę. Ja wiem, że to boli, co mówię, to was kłuje być może troszeczkę. Niektórzy się uśmiechają, do tego też się przyzwyczaiłem. No. Tak jest. To jest właśnie ta moralność. Ja staram się, mówię tylko to, co czuję. Jeżeli ktoś tam coś ma, to bardzo proszę i możemy podyskutować. Dziękuję zobaczymy, jak się zachowacie. Przyznam, jestem. Oczywiście ja w tym głosowaniu nie będę brał udziału. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Maciej Karasiński. Pani przewodnicząca, panowie prezydenci, panie, panowie radni. Panie radny Kulej, to ja się dziwię panu i pana moralności. Cieszę się, że jestem pierwszy raz radnym i że nie byłem uwikłany w tego typu układy, o które się pan powołuje z poprzednich lat. Jest to dla mnie kuriozum, używając pana sformułowań, że radni, zasłaniając się immunitetem i koleżeństwem w Radzie, bez względu na to, w jakiej sytuacji bronią w cudzysłowie radnego przed rozwiązaniem stosunku pracy. Ja rozumiem, że w określonych sytuacjach, tak rozumiem intencje ustawodawcy, można podjąć się obrony radnego w sytuacjach, kiedy konflikt między pracodawcą a pracownikiem ma charakter na przykład korupcjogenny, ewentualnie przestępczy. Jeżeli pracodawca w stosunku do swojego pracownika tego typu działania podejmuje, albo chce go ukarać za to, że w czasie sesji Rady Miejskiej, albo pełniąc funkcję czy mandat radnego, podjął działania, które w jakiś sposób nie podobają się pracodawcy i uchybiają godności, nie wiem, jakimś wyższym wartościom. Natomiast nie dochodzi do mojej świadomości i sprzeczne jest z moimi kanonami etycznymi, z moim wychowaniem, to, żeby bezwzględnie przyjmować międzykadencyjne czy wielopokoleniowe zasady, które bronią wszystkich radnych, niezależnie od opcji. I tutaj dziwię się tym, którzy tego typu argumenty przytaczają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący Robert Ball. Już może nie będę jeszcze wychodził na trybunę. Pani przewodnicząca, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni goście. Proszę państwa, faktycznie umowną rzeczą było obrona radnego przed utratą pracy. I nigdy do tej pory radny nie zagłosował za osobą, która, za radnym, która by straciła tą pracę w poprzedniej kadencji, chociaż zdarzały się głosy wówczas w Radzie, że jedni głosowali za, drudzy głosowali przeciw. I też mieli swoją moralność. I podejrzewam, że nikt z państwa, nikt z nas nie podniesie ręki za osobą, która straci pracę z powodu wykonywania mandatu radnego. Otóż z tego, co ja wiem, pani konserwator wróci na miejsce pracy wykonywane przed powołaniem na stanowisko konserwatora, wojewódzkiego konserwatora zabytków. Więc nie jest tutaj utratą pracy przez tąże radną. I wypraszam sobie pokazywanie mnie jako wychowawcę i jako utratę mojej moralności. Także jeżeli chodzi o, a wiemy, stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków, jest konserwator jest powoływany z ramienia wojewody. Wojewoda jest przedłużeniem linii rządu, więc on ma prawo sobie powoływać pracownika takiego, jakiego sobie życzy, do współpracy na rzecz dobra województwa i poszczególnych samorządów. Więc jeżeli uznał za taką konieczność, to musimy wyrazić opinię w stosunku co do tej decyzji wojewody. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, druga wypowiedź, pan radny Ryszard Kulej. Teraz już na miejscu. Otóż, proszę państwa, czytałem to uzasadnienie i widzę tutaj i słyszę o pewnych nowych faktach. Jeden z przedmówców powiedział o pewnych zarzutach korupcjogennych. Ja to tak zrozumiałem, tylko chyba w uzasadnieniu tego nie ma. To jeżeli była taka uwaga, czy czasem pan radny tutaj nie wyszedł przed orkiestrę i o czymś za wcześnie nie powiedział. Chyba za wcześnie, panie radny, o takich rzeczach mówić, bo albo trzeba było to napisać. Dzisiaj uzasadnienie tego wniosku jest inne. I bezpośredni teraz przedmówca mówi znowu o jakichś faktach, które są gdzieś tam pokątnie być może powtarzane. Otóż nie jest to utrata pracy, tylko jak wszyscy wiemy, prawda, to było do rozstrzygnięcia między pracodawcą i pracownikiem. Ja też taką rozmowę miałem, proszę państwa, 3 lata temu z obecnym marszałkiem województwa. Pojechałem, bardzo kurtuazyjna, przyjemna, 15-minutowa. Wiedziałem, po co jadę, z oczywistym skutkiem. I to była rozmowa przełożonego podwładnym. Umówiliśmy się i tak można było to rozegrać. Wikłanie rady do tego jest absolutnie na miejscu. I dziwię się również, panie przewodniczący, jeszcze raz, bo to, czy pan sobie poczuł się pan tutaj szczególnie dotknięty, no to już kwestia pańskiego sumienia. Ale proszę państwa, dziwię się wam, właśnie tej grupie niepolitycznych radnych, którzy specjalnie szliście ze stowarzyszenia, po to, żeby was nie wikłano w takie sprawy. Przemyśl i tylko, sprawy miasta. Dzisiaj wykonujecie jedno z poleceń. Nie dziwię się, być może mniej się dziwię radnym Prawa i Sprawiedliwości. Jest taki prikaz, trzeba go wykonać. Ale wy? Po co wam to wszystko? Powinniście stać, rozciekać tylko merytorycznie. A te uzasadnienia, które pan podaje, no tego nie ma. Sorry. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Jeśli nie ma, to jeszcze ja zabiorę głos. Rzeczywiście patologią jest, że Rada Gminna Miejska, Sejmik Wojewódzki musi wyrazić zgodę na odwołanie ze stanowiska, bo to nie jest praca, to jest stanowisko radnego. To jest patologia, rzeczywiście to jest archaiczny, zupełnie niepotrzebny przepis i być może my również powinniśmy apelować o to, aby ten obowiązek zupełnie niepotrzebny, jak mówię, ugruntowujący to, że patologia władzy jest utrzymywana na dole, żeby ten przepis zmienić. To jest rzeczywiście, myślę, że to jest zgoda. Sprawa druga, powiedziałam to przed chwilą, to nie jest praca, bo tutaj nie chodzi o pracę, tylko tu chodzi o stanowisko, czyli coś, co zostało powołane lub mianowane, prawda? To nie jest rzeczywiście praca. I nad tym się, i to jest ta totalna różnica. Niedawno, kilka tygodni temu, przed takim również taką decyzją stanął Sejmik Województwa Podkarpackiego, tam również chodziło o stanowiska, potem są odprawy, potem są różne inne możliwości. To nie jest tak, że ktoś robi komuś krzywdę, nie dajmy się zwariować. Tym bardziej, że jak tu było powiedziane, rzeczywiście jest zapewnione miejsce pracy. Natomiast to, czy pracodawca ma prawo i czy prosił o takie spotkanie, tego nie wiemy. I zostawmy to wojewodzie. Czy była próba podjęcia rozmowy i jak gdyby poproszenia, prawda, o rozwiązanie polubowne sprawy. To są pewne rzeczy kularowe, zostawmy to. My jako Rada podejmiemy teraz decyzję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, projekt nr 32/2016. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosów wstrzymujących się nie ma. Czy są? Nie ma. Czyli przy 15 obecnych radnych, 13 głosów było za, jedna osoba, pan radny Ryszard Kulej, nie wziął udziału w głosowaniu i 2 radnych było przeciwnych. Dziękuję. Projekt, jeden radny nie głosował, 16 radny nie głosował, czyli 13 głosów było za, 2 było przeciwne, jeden pan radny nie głosował. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został podjęty. Zakończam obrady 21. sesji Rady Miejskiej w Przemyślu. Dziękuję bardzo.